witam na moim kanale Kolekcjoner Horroru, a dzisiaj pokażę Wam oto tą figurkę. Zauważyłem właśnie, że najwięcej wyświetleń na moim kanale ma ten oto gość. Także postanowiłem, że wrzucę drugą, dużą lalkę laleczki Chucky firmy Mezco. Figurka zapakowana jest w pudełko takie same jak w filmie, czyli żółte, prostokątne pudełko z okienkiem. Z przodu mamy uśmiechniętego, jest to taki wredny uśmiech laleczki Chucky. Na boku kartoniku mamy chłopca w kasku, Indianina i strażaka, a na drugim boku mamy kowboja, żołnierza, lekarza i bejsbolistę. A z tyłu mamy dziureczkę, gdzie możemy włożyć paluszek i nasz Chucky się odezwa. Karton jest gruby, solidny, także nasza figurka bezpiecznie przebywa w opakowaniu. Ale rozpakujmy ją i zobaczymy, co tam kryje się w środku, czy może ma jakieś, nie wiem, gadżety, a może nie. Sprawdźmy. I tak wygląda po rozpakowaniu, ale jeszcze musimy uwolnić go z drucików i wtedy zobaczymy, jak to się prezentuje. Jeszcze mamy instrukcję obsługi, no ale to jest po prostu banalne wszystko, wiadomo. Tam stryknąć i będzie wszystko działało. No już na sam rzut oka widzimy, że gadżetem tej laleczki jest nóż. Rozpakujmy. Uwielbiam tą laleczkę. No i co? Laleczka jest rozpakowana. Rozczochramy go troszkę, bo ten Chucky zawsze był rozczochrany. A te figurki zawsze są ulizane, także musimy po swojemu fryzurkę ustawić. Jeżeli chodzi o samą lalkę, to oczywiście jest w pełni ruchoma. Jeśli chodzi o ręce, oj, niechcący nacisnąłem guziczek. Dłonie są też ruchome. Chodzić chodzi. Stopy, cyk, cyk, cyk. Te ciuszki jeszcze nie są rozwalone, bo jak dobrze pamiętacie, bo jak dobrze pamiętacie, jeszcze tą figurkę, którą Wam pokazywałem, ma rozwalone ciuszki pocięte przez nóż, no i pociętą mordę. A ten tutaj ma całe ciuszki, całą buźkę, także jeszcze mu się nic nie stało. To jest właśnie ten początek, kiedy zaczął szaleć. Ciekawe, dlaczego zrobili go rudego piegusa, nie? Kto wpadł na taki pomysł, żeby on był akurat rudy? No ale mi się wydaje, że w innym kolorze włosów by nie pasował, nie pasowałby jako blondyn czy brunet. Także rudy, no idealny, ktoś miał łeb. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten nożyk. Mamy tutaj nożyk, czarny nożyk. Chyba to jest kuchenny nożyk. Zobaczymy. Tutaj chyba do prawej ręki się to wkłada. Wcisnąć tu. Sorry, muszę go obrócić, bo muszę widzieć, jak gdzie go włożyć. Dobra, tak. Ja, mamy go, mamy go. I jest nasz brutal. Brutalna laleczka Chucky. A teraz może sprawdźmy jego dźwięki i jakie to dźwięki ma nasz bohater. I policzmy, ile tych dźwięków ma. Zaczynamy. I na plecach mamy głośniczek, przyciski i wyłącznik, włącznik. Jeżeli mamy na środku, laleczka jest wyłączona. Jeżeli mamy na dole, to laleczka wydaje tylko dwa dźwięki. A jeżeli damy na samą górę, to ma tych dźwięków więcej i właśnie sprawdzimy, ile ich jest i jakie to są teksty. Także zaczniemy
zabawę. I co, policzyliście ile jest tych dźwięków? Bo ja nie liczyłem, ale przy montażu sobie je policzę i oczywiście ponumeruję, tak że będę wiedział. No ale teksty kojarzą mi się, bo jestem fanem Leleczki Czaki, także bardzo dobrze je znam. Mam nadzieję, że wy też. Co by tu jeszcze o tej figurce powiedzieć? Jest to naprawdę bardzo solidna laleczka. No ale też trzeba wziąć pod uwagę, że skoro jest solidna, wysoka, także też cena też jest wysoka. No ale może trafi wam się jakaś przecena, czy wyprzedaż w jakimś sklepie, ale to już raczej będzie trzeba szukać w sklepach zagranicznych niestety. Ja te figurki ściągam z Niemiec, także wydaje mi się, że troszkę drożej za to płacę, no ale w Polsce ich nie kupię. Raz na jakiś czas tam widziałem na Allegro czy na OLX, że ktoś wystawi, ale te ceny też są za wysokie, że jednak faktycznie lepiej kupić sobie laleczkę z Niemiec. Szykuję się na zakupy i za niedługo jeszcze dokupię do niego partnerkę, czyli tą blondynę Tiffany, nie? Chcesz? Dobra, teraz bez zbędnego gadania. Nagram filmiki Czakiego z bliska, żebyście mogli dokładnie go zobaczyć. Za chwilę do was wracam. Także mam nadzieję, że figurka wam się podoba, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam do subskrypcji, ponieważ zobaczysz u mnie dużo figurek, dużo animacji, także jeszcze inne rzeczy, jakieś tam ciekawe filmiki. Też planuję nagrywać komiksy audio, też coś z gatunku horror, także myślę, że wam się spodoba. Zazwyczaj jestem na bieżąco z figurkami horror, także myślę, że też przed zakupem możecie sobie wpaść do mnie na kanał i zobaczyć, czy warto kupić figurkę, czy nie. Także dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się filmik podobał. A ja się z wami żegnam, na razie i cześć!